następnych zajęciach będziemy omawiać referaty, dlatego bardzo proszę wszystkich o obecność. Musimy iść do niej, chodź, idziemy. Pani profesor, bo ja chciałam powiedzieć po prostu, że... Bo tak naprawdę to jest moja wina, bo to ja dałam koleżance referat. A można wiedzieć dlaczego? No bo chciałam jej pomóc i ja wiem, że tak nie wolno, ale... Ale nie ma żadnego ale. Tak po prostu nie wolno. A pani, rozumiem, nie przygotowała referatu na dzisiaj, tak? No nie, bo ja po prostu zapomniałam kompletnie, że to na dzisiaj, ale ja obiecuję, że przyniosę go na następne zajęcia. Czy możemy się tak umówić? Bardzo panią proszę. Już? Jak pani sobie to wyobraża? Przecież panie próbowały mnie oszukać. No tak, ale przecież teraz się przyznałyśmy. Ale to nie zmienia faktu, że jest to oszustwo i pani dzisiaj nie zalicza się referatu. Ale bardzo panią proszę, no może da się coś zrobić. Ale czy pani sobie nie zdają sprawy, jak poważna to jest sytuacja? Ja to zgłaszam do komisji dyscyplinarnej. Co takiego? Tak. I proszę się spodziewać jeszcze większych konsekwencji, gdyż to, co zrobiłyście, jest niedopuszczalne. Do widzenia. Super. Super, po prostu za chwilę nas obie wyrzucą z tych studiów. No bo musiałaś się przyznawać, jeszcze przy okazji mnie wkopałaś. Dzięki, Lucy. Tak? Teraz to jest niby moja wina? Trzeba było patrzeć, co drukujesz. To trzeba było się nie wtrącać, bo poszłam do niej i już miałam pomysł, jak nas wytłumaczyć, wybronić z tego. To nie! Ty oczywiście musiałaś wszystko zepsuć. Jak nas z tego wybronić? Z tego nie dało się wybronić. Chciałam powiedzieć, że pisałam pracę na twoim komputerze i na twojej pracy i zostało tam twoje nazwisko. Da się? Da się! Bo ja błagam cię, kto by ci w to w ogóle uwierzył? Uwierzyłaby czy nie, ale nie miałaby dowodów na to, że kłamiemy. A ty i wszystko na tacy, tak? Zrobiłyśmy to, przyznajemy się i po co? Wiesz co? Żałuję, że w ogóle chciałam ci pomóc. No, uwierz mi, że ja bardziej. Tak? To możesz być pewna, że to się więcej nie powtórzy. No i super! No i bardzo ja fajnie! Ja tego nie chcę!